Szanowni Państwo, witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, Państwa Radnych, Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta i Przedstawicieli Kaliskich Mediów. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Pani radna Elżbieta Dębska, którą widzę na brak połączenia z internetem, czyli kwestia techniczna. Pan radny Marcin Małecki też już widzę, że pojawił się na sali. Proszę o naciśnięcie przycisku kworum. Że problemy techniczne. Jeszcze pani radna Elżbieta Dębska. No za chwileczkę poprosimy informatyka, ale wiemy, że jest pani radna na sali. Widzimy ją, czy widzę ją. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 52. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącą panią Kamilę Majewską. Przechodzimy do punktu drugiego, propozycje zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 52. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 10 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 11. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którym miasto Kalisz zawarło porozumienie przekazanego Państwu 21 kwietnia. 12. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przekazanego 21 kwietnia. 13. Projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości przekazanego 21 kwietnia. 14. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium kulturalnego prezydenta miasta Kalisza przekazanego 21 kwietnia. 15. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej przekazanego 25 kwietnia. 16. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza przekazanego 25 kwietnia. 17. Projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza przekazanego 25 kwietnia. 18. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej przekazanego 25 kwietnia. 19. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata przy pierwszym liceum ogólnokształcącym na dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Kaliszu przekazanego w dniu dzisiejszym. 20. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi Art na prezydenta miasta Kalisza przekazanego również w dniu dzisiejszym. Ponadto w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykamy głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium kulturalnego miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozpatrzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata przy pierwszym liceum ogólnokształcącym na dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multiart na prezydenta miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 10 arabskim punktów od 11 do 20. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 51 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 51 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt 4. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Chciałby Pan Prezydent zabrać głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja może korzystając z okazji chciałem tylko się, Panie Przewodniczący, usprawiedliwić, że będę musiał z dzisiejszej sesji wyjść, ponieważ odbywa się zespół oceny projektów inwestycyjnych. Analizowany szczegółowo wariant przebiegu obwodnicy Kalisza, także musimy tam trochę czasu na to poświęcić. Także mam nadzieję, że Pan Przewodniczący przyjmie to. Rozumiem, oczywiście. Natomiast oczywiście, jeżeli będą jakieś sprawy, będziemy również tutaj przysłuchiwać się obradom. Jak będę potrzebny, to zawsze mogę wrócić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia, strony 1-2 materiałów sesyjnych. Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie przyznania odznaki honorowej miasta Kalisza, jednego z najważniejszych wyróżnień nadawanych przez Radę Miasta Kalisza w ciągu całego roku kalendarzowego. W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie uchwały, które pozwoli na szczególne uhonorowanie wybitnych postaci związanych z miastem. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do uchwały numer 2, czy w porządku obrad. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza, strony 3-4 materiałów sesyjnych. Zmiana ma na celu umożliwienie przyznania Nagrody Miasta Kalisza w ciągu całego roku kalendarzowego. W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie uchwały, która pozwoli na wyjątkowe uhonorowanie wybitnych postaci za ich osiągnięcia w życiu społecznym, kulturowym i gospodarczym Miasta Kalisza lub za szczególne zasługi dla Miasta Kalisza w latach poprzedzających jej przyznanie. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, przy okazji jeszcze chciałbym tutaj zaznaczyć, że ponieważ pojawiły się takie głosy wynikające z dyskusji zarówno na komisjach, jak i na konwencie Rady Miasta Kalisza, a propos dalszych zmian w regulaminie, takie zmiany będą na pewno dyskutowane ze względu na to, że chcielibyśmy mieć możliwość wprowadzenia bezpośrednio nagradzania stowarzyszeń, fundacji, ogólnie rzecz biorąc osób prawnych, a nie tylko osób fizycznych. I takie działania będą podjęte. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku szkolnego, chciałem powiedzieć, ale po przerwie wakacyjnej będziemy w stanie zaprezentować Państwu radnym takie propozycje, które umożliwią i musimy się zastanowić wówczas, bo to są też kwestie związane ze względami finansowymi, podatkowymi, czy jakby pójdziemy tą drogą, ale wiem, że takie głosy się pojawiły zarówno na konwencie, jak i później na komisjach, także zapewniam, że takie prace zostaną podjęte. Pan radny Dariusz Godziński, proszę. Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak Państwo widzieli, w poprzedniej uchwale głosowaliśmy za tymi zmianami. Natomiast też nie bez jakichś obiekcji, ponieważ zauważamy, że
wręcz lawinowo w tej chwili wprowadzamy wyjątki od zasad, od reguł, które do tej pory dodatkowo dobrze funkcjonowały. Tutaj w tych wypadku tych uchwał są wyjątki personalne, znaczy dotyczące konkretnych stanowisk. I to też chyba świadczy troszkę może o tym, że może by tych nadzwyczajnych okoliczności nie było, gdyby popracować, usprawnić nad komunikacją społeczną w tym zakresie, żeby ona nie służyła tylko reklamie politycznej, ale naprawdę dobrej komunikacji społecznej, żeby każdy wiedział, w jakich datach co i kogo może zgłosić. To już wyprzedzam także kolejną uchwałę tam o tych nagrodach strażackich, termin, jeśli chodzi o terminy i tak dalej. A wychodzę przy tej uchwale, bo to, co pan powiedział, przewodniczący, wnioskowałem, żeby spróbować już w tej chwili jedną zmianą w uchwale, jedną uchwałą wprowadzić drugą zmianę, czyli umożliwienie przyznawania nagrody podmiotom, osobom prawnym. Ostatnia opinia prawna, która negowała możliwość tego czynienia, jest z roku 2010 czy 2012. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło w ustawodawstwie podatkowym szczególnie, ale także o pożytku publicznym. Przez te dwa dni miałem też takich sporo przemyśleń i z samym pożytkiem publicznym i procedurą dotacyjną, konkursową też chyba przy nagrodzie nie musimy się jakoś specjalnie zasłaniać, bo są przypadki organizacji pożytku publicznego, które otrzymują w ramach konkursu dotacje na realizację zadań publicznych i to jest to. I rzeczywiście w tych konkursach, mówiąc kolokwialnie, nie można grzebać. Natomiast te same organizacje mogą też otrzymywać środki z innego tytułu, na przykład usługi reklamowe, jak niektóre podmioty pożytku publicznego, stowarzyszenia sportowe robią, a oprócz tego mają jeszcze inne wpływy z miasta, na przykład usługi reklamowe. Wydaje mi się, że nagroda o ustalonych kategoriach, zasadach działania nie wpływa na tą taką dowolność przekazywania pieniędzy stowarzyszeniom. I dlatego taka prośba, żeby możliwie jak najsprawniej to przeanalizować i jakby się udało to w maju, tą poprawkę, jakby się głosować, to byłbym bardzo wdzięczny panu przewodniczącemu za to, bo to ważna sprawa jest. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu, trzeciego. Uchwała w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Kalisza, strony 5-6 materiałów sesyjnych. Rada Miasta Kalisza przyznaje honorowe obywatelstwo na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu miasta Kalisza oraz uchwały w sprawie nadawania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Kalisza. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza w tym roku pozytywnie zaopiniowała wniosek oraz projekt uchwały o przyznanie tytułu świętej pamięci Jerzemu Aleksandrowi Splitowi. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję państwu radnym za przyjęcie tego wniosku przez aklamację. Szanowni państwo, punkt czwarty. Uchwała w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Kalisza, strony 7-8 materiałów sesyjnych. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza pozytywnie zaopiniowała również wniosek oraz projekt uchwały o przyznanie tytułu honorowego obywatela miasta Kalisza panie Marcie Walczykiewicz. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Sławomir Lasiecki jeszcze nie oddał głosu.
Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Ponownie dziękuję Państwu radnym za przyjęcie tego wyróżnienia przez aklamację. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, punkt 5. Uchwała w sprawie nadania odznaki honorowej miasta Kalisza, strony 9-13 materiałów sesyjnych. Rada Miasta Kalisza przyznaje to odznaczenie zgodnie ze statutem miasta Kalisza oraz uchwałą w sprawie ustanowienia odznaki honorowej miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza pozytywnie zaopiniowała następujące kandydatury do nadania odznaki honorowej miasta Kalisza. Panu Adamowi Kędzierskiemu, pani Jolancie Mancewicz, majorowi w stanie spoczynku Kazimierzowi Wiktorowiczowi pseudonim Dąbrowa, profesorowi zwyczajnemu filozofii, doktorowi habilitowanemu Szymonowi Wróblowi, Marii Znojewskiej. Komisja pozytywnie zaopiniowała również przedmiotowy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję również Państwu radnym za tę jednomyślność. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6, rynek pracy, działanie 6.1, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, strony 14-15, materiałów sesyjnych. W związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tutejszy urząd zobowiązany został przez instytucję pośredniczącą do złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu uaktualnionego wniosku o dofinansowanie projektu aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kalickim 5, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmiana we wniosku o dofinansowanie projektu wynika ze zwiększenia w 2022 roku limitu środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, strony 16-18 materiałów sesyjnych. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest placówką dziennego pobytu dla 110 starszych osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową oraz warunki rodzinne nie są w stanie w stopniu wystarczającym sprostać niektórym potrzebom życiowym. Placówka zapewnia swoim podopiecznym podstawowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, obiad, dostęp do edukacji rozumianej jako działanie podtrzymujące sprawność intelektualną seniorów, rekreacji i dostęp do kultury, terapię zajęciową oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych podopiecznych. Ostatnia regulacja stawek odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej miała miejsce w 2020 roku. Od tego czasu średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł ponad 9%. Sytuację pogorszyła epidemia COVID-19, która również miała wpływ na wzrost cen. Biorąc pod uwagę rosnące koszty mediów, wyżywienia oraz innych usług i towarów, a także znaczny wzrost płacy minimalnej od stycznia 2022 roku, proponowana zmiana odpłatności dla osób korzystających z Dziennego Domu Pomocy Społecznej na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora MOPS w Kaliszu jest zasadna. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 13 głosów za, 10 przeciw. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8.
Uchwała w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, strony 19-22 materiałów sesyjnych. Jednym z podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza jest system dotacji dla właścicieli nieruchomości, którzy będą prowadzić remonty i modernizację budynków położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. Wsparcie finansowe otrzymane z budżetu Kalisza umożliwi właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wykonanie koniecznych robót lub prac, które mają na celu modernizację, renowację i adaptację obiektów zabytkowych, podniesienie technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków mieszkalnych, przystosowanie lokali i budynków oraz modernizację powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej, a także szeroko rozumianą estetyzację przestrzeni publicznej. Są to więc działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, strony 23-113. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2022 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Proszę zatem panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Prezydenci, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza sporządzona została na podstawie wniosków złożonych przez Wydział Rozbudowy Miasta. Zwiększa łączną kwotę dochodów budżetu do wysokości 707 558 904,16 zł o 161 067 zł i łączną kwotę wydatków o tę samą kwotę do wysokości 766 789 927,25 zł. Jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów, te dochody zwiększono w budżecie miasta o kwotę 64 067 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w pierwszym terminie płatniczym 2022 roku i o kwotę 97 000 w budżecie powiatu. Tym samym zwiększono wydatki o tę kwotę na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych, miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa. To jeżeli chodzi o dochody, natomiast wspomniany wniosek Wydziału Rozbudowy Miasta. Jeden z nich zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 22 tysiące tytułem kary umowne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych, czyli na plus mamy 22 tysiące, natomiast po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych o tę kwotę 22 tysiące na zadanie przebudowa i modernizacja warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Złotej z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji, a są konieczne do wykonania i wynikają z poszerzenia zakresu robót. Wykonane zadanie obejmuje rozbiórkę warstw podposadzkowych oraz nową warstwę wyrównawczą podposadzki, na których ułożone zostaną wykładziny PCV, PCV, zabudowa spłyt, wymiana i montaż grzejników w łazienkach i korytarzu. Środki te wspomniane przeze mnie po stronie dochodów pozyskanych w ramach kar umownych 22 tysiące
złotych. I jeszcze kolejny wniosek, który zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 100 100 zł z zadania przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i jednocześnie zwiększa plan wydatków majątkowych na zadanie przebudowa schodów prowadzących na cmentarz miejski od ulicy Górnośląskiej w wyniku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji wykonawcy robót z pismem o podwyższenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji inwestycji w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, z czym wiążą się gwałtowne wzrosty cen materiałów budowlanych, w szczególności granitu, który stanowi najbardziej cenotwórczy element materiałów potrzebnych do realizacji tego zadania. To są zmiany, które przygotowaliśmy i wprowadzamy do budżetu tą autopoprawkę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. O głos poprosił Pan Przewodniczący Eskandarwich. Proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Pani Skarbnik, przesuwamy 100 tysięcy złotych z przebudowy i rozbudowy budynku specjalnego ośrodka szkolnego i wychowawczego numer 2 na zwiększenie nakładów na zadaniu pod nazwą przebudowy schodów prowadzących na cmentarz miejski. Pytanie pierwsze, czy to 100 tysięcy to jest za dużo i to zostało nie mamy co z tym robić, dlatego przesuwamy na inne zadanie. A pytanie drugie, ile firm wystąpiło z pismem o podwyższenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji inwestycji i z jakim skutkiem? Oczywiście mówię o tych firmach, które prowadzą inwestycje w Kaliszu, bo z tego tak to wynika, że praktycznie wszystkie firmy mogą przyjść do pani skarbnik i mówić, że już nam się nie opłaca i prosimy o podwyższenie wynagrodzenia. Proszę o informację, dlaczego przesuwamy, czy to 100 tysięcy mamy za dużo na tamtym zadaniu i po drugie, czy ile firm i z jakim skutkiem występowało o podwyższenie wynagrodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że pani Szanowni skarbnik, Państwo, właśnie. Tak, myślę, że tak jak mówiłam Państwu, wnioski te zostały i ten właśnie wniosek został złożony przez Wydział Rozbudowy Miasta. W związku z tym ta konieczność wprowadzenia tej zmiany w ramach autopoprawki i poproszę tutaj o merytoryczną odpowiedź panią Dagmarę Pokorską, naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę pani naczelnik. Dzień dobry Państwu. W nawiązaniu do pytania udzielam informacji. Jeżeli chodzi o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Kordeckiego, to rzeczywiście mamy nadwyżkę finansową. Tam udało się w trakcie pozyskać środki i w tej chwili termin zakończenia inwestycji to jest 25 czerwiec. Więc w tej chwili jesteśmy już na tyle zaawansowani, że wiemy, że te środki, które mamy zaangażowane na zadaniu, są wystarczające i wiemy, że te 100 tysięcy spokojnie możemy przesunąć bez uszczerbku oczywiście dla realizowanego zadania. Jeżeli chodzi o, tak odpowiem za Wydział Rozbudowy Miasta, jeżeli chodzi o zmianę tutaj wynagrodzeń, występowanie wykonawcy powołujących się wcześniej zarówno jak i na COVID i w tej chwili na wojnę, to nie jest tak, że każdy wystąpi i powie. Znaczy wystąpić może każdy i powiedzieć, natomiast jest to rzeczywiście bardzo weryfikowane przez nas, bo żeby móc dołożyć środki, musi to być zaakceptowane przez radców prawnych, przez zamówienia publiczne, więc muszą być przedstawione dowody na to, że ta sytuacja, która zaistniała w danym momencie, rzeczywiście ma bezpośredni wpływ na firmy. Nie jest to powołanie się ogólne na sytuację,
bo to nie jest wystarczającym powodem, żebyśmy albo przedłużali termin, albo dokładali środki, więc jest to wnikliwa analiza, no wielostopniowa, bo najpierw się zaczyna tutaj u nas w wydziale przez pracowników. Również ja w tym uczestniczę, zbieramy na przykład oferty, jeżeli rzeczywiście dotyczy to materiałów, to zbieramy oferty z rynku na dany materiał, sprawdzamy. Weryfikuje to również inspektor nadzoru, który reprezentuje tutaj wykonawcę, czyli miasto Kalisz. I dalej też te argumenty są analizowane pod kątem właśnie tutaj radców prawnych oraz zamówienia publiczne. Więc naprawdę każdą złotówkę oglądamy i zanim komuś dołożymy czy przedłużymy termin realizacji z tego powodu, to jest to analizowane. Na dzień dzisiejszy w naszym wydziale, to jest dopiero pierwszy przypadek, były sytuacje na COVID, ale one nie dotyczyły wzrostu wartości materiałów, bardziej tutaj terminu wykonawczego, ale tak jak powiedziałam też wcześniej, były na to dowody, były przedstawiane na przykład dokumenty, gdzie potwierdzały, że osoby zaangażowane w dane zadanie były chore i nie mogły wykonywać swoich obowiązków. Natomiast jeżeli chodzi związane z wojną na Ukrainie, no w przypadku kamienia rzeczywiście tutaj już też mamy taką informację z rynku budowlanego, że ten kamień w tej chwili nie jest sprowadzany ani z Indii, ani z Chin. Było to rzeczywiście do tej pory główne źródło dostawy, było to tańsze. Natomiast w tej chwili jest tylko, został może i dobrze, chociaż to różnie można interpretować, polski kamień, to jest głównie strzegą. No i ceny też wzrosły. To są też ceny no, związane z wydobyciem, z benzyną, no, paliwem głównie tutaj. I zrobiliśmy analizę i rzeczywiście te kwoty, które uzyskaliśmy za dany materiał od różnych dostawców bezpośrednio już ze Strzegomia, potwierdzają to, że ten kamień wzrósł. Dziękuję bardzo, pani naczelnik. Rozumiem, że tu jest po prostu indywidualizacja, jeżeli chodzi o tego decyzję. Tak zostało powiedziane. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się... Dobrze, proszę panie przewodniczący. Proszę pana o zabranie głosu. Tak, panie przewodniczący, oczywiście, że tak, bo myślałem, że jeszcze cała propozycja będzie omawiana, nie tylko tą poprawkę, ponieważ w propozycji zmiany budżetowej tam są pewne uwagi, gdzie w grudniu przy uchwaleniu budżetu zwracaliśmy uwagę i mocno mówiliśmy i powtarzaliśmy, że ten budżet, które został zaproponowany przez pana prezydenta Kinastowskiego, on jest nierealny. Nie chcę użyć mocniejszych słów, że był fikcyjny. On jest nierealny. Dlatego też podczas debaty nad tegorocznym budżetem w imieniu klubu radnych Polska 2050 mówiłem, że koszt obsługi długu publicznego będzie nas kosztować dużo więcej niż pan prezydent zaplanował w budżecie. Oczywiście w wywiadach pan prezydent Grzegorz Kulawiniec z tego się śmiał, że mówię o tym, że
ten koszt będzie dużo większy, że jakoś to będzie, jakoś sobie poradzimy, nie ma czym się martwić i tak dalej. Dzisiaj już wiemy, że koszt obsługi długu publicznego nie będzie 4 300 000, tylko ponad 14,5 miliona złotych. Różnica jest naprawdę kolosalna dla budżetu miasta Kalisza. I oczywiście on będzie sfinansowany ze środków niewykorzystanych na inwestycje. Ja też tutaj nie obwiniam nikogo, że ten koszt poszedł tak mocno w góry. Bo wiadomo, ani prezydent, ani radni nie odpowiadają za polityki monetarnej. Natomiast w grudniu już mówiliśmy o tym naprawdę z tych danych makroekonomicznych, które posiadaliśmy i państwo też posiadali, że ten koszt będzie dużo większy niż państwo zaproponowali w budżecie. Natomiast z pewnością to nie będzie ostatnia kwota, jaka zostanie przeznaczona na obsługę długu publicznego, więc to moje pytanie, panie prezydencie, bo nie ma pana prezydenta Kinastowskiego, rozumiem, że ma pilne sprawy, ja to szanuję, rozumiem. Z jakich środków zostaną sfinansowane kolejne podwyżki? To jest istotne pytanie. Czy jesteśmy przygotowani, jeśli o 1 punkt procentowy pójdzie w górę stopy procentowe, bo pani skarbnik mówiła na komisjach, że 1 punkt procentowy to jest praktycznie 1 milion złotych kosztów dla budżetu miasta Kalisza. Moje oceny jest 1 punkt procentowy, to jest ciut więcej niż 1 milion, ale jeśli stopy procentowe pójdą w górę, a wszystko wskazuje na to, że pójdą w góry, to z czego ten koszt będzie finansowany? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest do pana wiceprezydenta, pierwszego wiceprezydenta, do pana Kulawinka. Mówiliśmy też w grudniu, że zabraknie kasy w szkolnictwie, w edukacji. Wtedy też usłyszeliśmy, że mamy się nie martwić, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Przypomina mi się tylko słowa piosenki. Jest super, więc o co ci chodzi? Pytanie pani prezydencie. Czy pan już wyliczył na dzień dzisiejszy, ile zabraknie edukacji? Bo wtedy mówiliśmy, że zabraknie około ponad 20 milionów złotych. Rozumiem, że dzisiaj pan ma wszystkie wyliczenie na bazie informacji, które spływają ze szkół, ile zabraknie. Bardzo bym prosił o przedstawienie takiej informacji i skąd pan dołoży tą brakującą sumę. Wiem, że mamy jeszcze zabezpieczone 30 milionów złotych z wolnych środków i państwo przewidują, że z tych wolnych środków będziemy finansować te braki w edukacji. Tylko chcę nadmienić, że braki nie są tylko w edukacji, tylko w każdym dziale w budżecie miasta Kalisza. I jest kolejne pytanie. Czy państwo przewidują, że w tym roku będziemy zaciągać kolejny dług? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim udzielę głosu panu wiceprezydentowi, chciałbym nadmienić, że przynajmniej z tego, co zorientowałem się, to w programie e-sesja właśnie otrzymaliśmy informację a propos rozdysponowania tak zwanych wolnych środków i tam też zawarta była odpowiedź na część pytań pana wiceprzewodniczącego. To jest pierwsza moja uwaga. Natomiast, czyli de facto jakby już część odpowiedzi pan wiceprzewodniczący otrzymał, a z drugiej strony miałbym taką prośbę, ponieważ to bardzo dobrze, że państwo jako klub i pan jako przewodniczący antycypowali w momencie, kiedy w grudniu były podejmowane decyzje. Prosiłbym tylko następnym razem, żeby uprzedzać nas na przykład, że wiecie państwo o tym, że będzie inwazja Rosji na Ukrainę i że zmieni się sytuacja ekonomiczna. Jeżeli takie sytuacje, które mają wpływ na ogólną sytuację ekonomiczną, państwo mają takie informacje, proszę nam przekazać. Myślę, że byłoby to z pożytkiem naprawdę nie tylko dla nas w Kaliszu. Szanowni państwo, najpierw pan wiceprezydent. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Nie wiem, jak mam się odnieść do tego pytania, bo to był taki stek słów zawile skierowanych, ale spróbuję
spróbuję. Zacznę od konkretów. Oczywiście, że budżet, corocznie dopłacamy do edukacji, to będzie 26 milionów. Zresztą nie jest pan nauczycielem, trudno panu będzie zrozumieć zawiłości edukacji, ale może wytłumaczę, że no niestety podwyżki nauczycieli, dodatki, wszystko to powoduje, że każdy samorząd z roku do roku dopłaca. Jakby pan mógł nie przerywać, bo mam taki dwóch głos w uszach. To po pierwsze. Po drugie, nie przypominam sobie sytuacji, w której ja się śmiałem, czy mówiłem dobra, nie używałem w ogóle takich słów, to nie jest mój język. Natomiast rozumiem, że to jest język, który pan używa bardzo często w komunikacji ze mną. To po pierwsze. Szanowni państwo, trudno zrozumieć słowa odnoszące się do projektowania budżetu na poziomie października, nawet wcześniej, września już, przymiarki. A oto mamy pana radnego Darwicha, który już przewidział przede wszystkim wojnę, przewidział wskaźniki, wzrosty cen węgla, wzrosty cen wszystkich dóbr. To on po prostu to wie. I teraz, szanowni państwo, to jest taka próba manipulacji, o której też chcę, żeby państwo wiedzieli, polegająca na tym, że z jednej strony państwo wiedzą jako radni, że budżet projektuje się na poziomie wskaźników obecnych tu i teraz, a nie można zakładać to, co się wydarzy na arenie geopolitycznej i zwiększać albo też wróżyć z fusów. I mam wrażenie, że notorycznie, a czasy się zbliżają wyborów, pan Eskandarwik próbuje to politycznie zawile, język mało zrozumiały, ale rozumiem, że coś chcę powiedzieć. Próbuję w ten sposób przekazać te informacje. Powtarzam po raz kolejny. Z roku na rok do edukacji dopłacają samorządy. W tym roku jest 26 milionów. Koszty rosną. Koszty rosną i to wszyscy wiemy z powodów prądu, gazu i sytuacji geopolitycznej, jakim jest wojna u naszych sąsiadów w Ukrainie. Co do budżetu, szanowny panie radny, nie planujemy na ten moment zaciągania żadnych kredytów, pożyczek, żeby pana uspokoić i pana partię również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim udzielę głosu pani radnej Barbarze Oliwieckiej, to pan wiceprzewodniczący Eskandarwi chciał się wypowiedzieć i pani skarbnik i później oczywiście pani radna, proszę. Panie przewodniczący, z całym szacunkiem, to ja nie przewidziałem, że będzie wojna, aczkolwiek obserwując scenę politycznej międzynarodowej, można było wywnioskować pewne rzeczy. Natomiast obecna sytuacja związana z inflacją i z wzrostem kosztów, wydatków, to nie wynika z całym szacunkiem z wojny. Ta inflacja szła w górę już przed wojną. To jest efekt polityki monetarnej NBP i pan i państwo dobrze o tym widzieli. Sygnalizowaliśmy już w grudniu, przecież nie jesteśmy wróżkami. To skąd widzieliśmy w grudniu, że zabraknie tyle i tyle? No. Panie przewodniczący, my bazowaliśmy na twardych danych makroekonomicznych przekazanych przez, znowu powiem, specjalistów. Doradców, to przecież to każdy, kto orientuje się w minimum ekonomii, widział, że ten budżet jest nierealny i to nie ma nic wspólnego z wojną na Ukrainie. Oczywiście wojna pogorszyła pewne wskaźniki i dopiero pogorszy, skutki wojny dopiero będą te najgorsze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zanim udzielę głosu pani skarbnik, to pozwolę sobie jednak stwierdzić, że zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z makroekonomią, jak i te kwestie, które dotyczą bezpośrednio samorządów lokalnych, to wojna na Ukrainie ma wpływ na to już w chwili obecnej. Tak samo jeżeli chodzi o politykę monetarną państwa. No nie ma sytuacji takiej, gdzie w chwili obecnej nie mogłoby to mieć wpływu sytuacją naszego najbliższego sąsiada na naszą politykę ekonomiczną. Oczywiście wynika to po części również z pandemii COVID-19, która miała miejsce i o czym też należy pamiętać, a z drugiej strony planując budżet, co powiedział już pan wiceprezydent, my nie możemy opierać się na podejrzeniach, że w przyszłości być może wzrosną stopy procentowe. No, taka jest prawda, że
Regionalna Izba Obrachunkowa raczej by nie zaakceptowała budżetu, który by wskazywał na zasadzie takiej, że my wiemy, że być może w przyszłości ulegną powiększeniu stopy procentowe. Panie radny, no nie ma takiej opcji prawnej, żeby tak w ten sposób planować budżet. Pani skarbnik, proszę. Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, państwo radni, szanowni państwo. Jak zapewne państwo wiecie, sytuacja polskich samorządów jest w dalszym ciągu bardzo dynamiczna. Po jeszcze niezakończonej pandemii mamy ekonomiczne skutki rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainie, które mają przełożenie, negatywne przełożenie na finanse samorządów, w tym finanse naszego miasta. Planując budżet na 2022 rok, już zaczynaliśmy w miesiącu lipcu, kiedy pan prezydent zarządzeniem zobowiązał kierownictwo urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta. Przyjmowaliśmy założenie o wzroście inflacji 3,6%, co pokrywało się z założeniami budżetu państwa. I nikt wówczas nie przypuszczał rekordowego wzrostu inflacji z 3,6% na 11%. Szanowni państwo, w samym marcu inflacja wzrosła o 2,5% w stosunku do miesiąca lutego. Ponadto rekordowy wzrost paliw o 28%, wzrost nośników energii o 24%, zmiany stóp procentowych w Polsce. Wszystko to negatywnie wpływa na budżety z wszystkich samorządów w Polsce, a także na nasz budżet. Myślę, że obecnie powinniśmy skupić się nad jego prawidłowym wykonaniem budżetu zaplanowanego, który został przez państwa radnych zatwierdzony i mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie. Oczywiście obecnie, mówiąc o wykonaniu budżetu, staramy się przy współudziale państwa na bieżąco reagować na wszystkie zmiany makroekonomiczne, które obecnie się dzieją. W bieżącym miesiącu, tak jak zapewne państwo wiecie, zabezpieczamy na odsetki kwotę 9 900 000 z kwoty wolnych środków. W przyszłym miesiącu będziemy zapewniać środki na wzrost mediów w wysokości około 10 milionów złotych. My sporządziliśmy takie zestawienie, w których mamy analizy i informacje ze wszystkich jednostek organizacyjnych miasta i komórek urzędu. Sami byliśmy zaskoczeni tą informacją, że wzrost mediów musimy tutaj zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości 10 milionów złotych. Dodatkowo jeszcze, o czym wspomniał pan Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent miasta Kalisza, dofinansowanie do oświaty pomiędzy rokiem 2021 a 2022 wzrosło o 12 milionów. Łączna kwota dofinansowania, co rok dofinansowujemy do zadań oświatowych, w tym roku 26 milionów. Cóż teraz robimy? Zabezpieczamy realizację wszystkich zadań miasta, funkcjonowanie wszystkich siedzib jednostek organizacyjnych, a także płynność zatrudnienia. Tutaj trzeba też wspomnieć o wnioskach pracowników samorządowych dotyczących wzrostu ich wynagrodzenia. Na bieżąco w poszczególnych pionach z wiceprezydentami rozmawiamy z kierownikami jednostek organizacyjnych, także biorąc pod uwagę te wnioski pracowników. Przedstawiałam państwu na każdej komisji kwotę wolnych środków, która już została wyliczona na podstawie sprawozdania. Oczywiście mieliśmy możliwość, i o czym też informowałam państwa, na sesji lutowej, sesji marcowej wprowadzaliśmy te zadania, które nie zostały zrealizowane w ubiegłorocznym budżecie. Teraz wprowadzamy 16 milionów złotych, czyli
też w tym zabezpieczając kwotę na odsetki. I ta kwota wolnych środków już po wyliczeniach będziemy to na bieżąco reagować na wszystkie zmiany makroekonomiczne, przedstawiać Państwu propozycje. Oczywiście też liczymy na współpracę z Państwem i zastanówmy się nad prawidłową realizacją i wykonaniem tego budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym dopowiedzieć, bo pojawiła się kwota dotycząca odsetek. Szanowni Państwo, na 15 listopada 2021 roku planowana kwota odsetek na 2022 rok wynosiła 4 376 936 zł, co zaplanowaliśmy w budżecie na ten rok. Natomiast 22 grudnia już nastąpiła prawie 100% kwota odsetek. Aż do, mamy teraz bieżącą informację na marzec 2022 rok. Kwota odsetek to jest planowana na ten rok 12 234 432 zł. Skąd mamy takie informacje? Na bieżąco, też wspomniałam, na Komisji Rozwoju prezydent przygotowuje tutaj wspólnie z Biurem Budżetu i Analiz taką informację w zakresie zarządzania długiem. My to cały czas na bieżąco analizujemy i wynika to z kwoty zadłużenia i z kwoty wyliczonych odsetek na podstawie umów. Nie wiem, jak się będzie kształtowała ta kwota odsetek i czy jeszcze będą jakieś decyzje polityki pieniężnej w tym zakresie, ale tak jak mówię, będziemy cały czas to analizować i przedstawiać Państwu wyniki tej analizy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, która się już dużo wcześniej zgłaszała do głosu, proszę. Przepraszam za to dłuższe oczekiwanie. Dziękuję panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Nawet się cieszę, że mogłam wcześniej wysłuchać panią skarbnik, bo to też mogę się odnieść do tego. Szanowni państwo, panie prezydencie, radny Skandarwik zadał jedno konkretne pytanie do pana, o ile dołożymy do edukacji. Pan powiedział, że około 26 milionów. To, na co zwracaliśmy uwagę podczas sesji budżetowej, to jest właśnie była nierealność budżetu, bo szanowni państwo, w 2021 roku wydatki na edukację wynosiły 254 miliony, a na nowy rok 2022 zaplanowaliśmy w budżecie państwo zaplanowali o 12 czy 13 milionów mniej. Tendencja wzrostu kosztów to nie jest rzecz nowa, to nie jest efekt wojny, pandemii tylko i wyłącznie. To już było wiadomo w zeszłym roku i dobry gospodarz powinien umieć to zaplanować, że jeżeli na wakacje w 2021 roku czy edukację dzieci planował określoną sumę pieniędzy, to w kolejnym roku musi dołożyć, bo tu odniosę się do słów pani skarbnik, inflacja w listopadzie nie wynosiła 3,4, tylko już była 7,8, a śródroczna jest 5% ponad, średnioroczna, przepraszam, a państwo o tym wiecie, bo nawet w uzasadnieniu uchwały o podwyżkach odnośnie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej napisaliście, że śródroczna była 9%, więc można było pewne rzeczy przewidzieć. Te kwoty były zaniżane. I to w zasadzie to jest ten nasz przekaz, który cały czas będzie wybrzmiewał, bo budżet źle zaplanowany optymistycznie, a nie realistycznie, będzie miał takie swoje konsekwencje. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Zanim poproszę o głos panią przewodniczącą Kamilę Majewską, ja mam taki pomysł, który był realizowany w poprzedniej kadencji, z tego co pamiętam, on był realizowany na początku poprzedniej kadencji, a może byłby do realizacji również w tej kadencji, jeszcze pod koniec jej. Gdyby służby finansowe pana prezydenta, gdyby pani skarbnik zechciały przeprowadzić takie szkolenie, to może jest źle, taką informację, jak sporządza się budżet, jakie są ramy prawne,
na jakich zasadach działa budżet, żebyśmy my też, przynajmniej część radnych, wiedziała po prostu, jak ten budżet jest sporządzany i jakie są ograniczenia prawne i w jaki sposób budżet się planuje. Żebyśmy, no, żeby to nie było na zasadzie takiej, bo szanowni państwo, ja przepraszam, to może jest takie odniesienie, ale my nie jesteśmy gospodarzem, który wybiera się na wakacje i wie, że w przyszłym roku musi więcej wydać, bo my możemy mieć oczywiście takie przeczucia, tylko my musimy działać w oparciu o przepisy prawa. I myślę, że dobrze, ja nie neguję, bo to jest kwestia taka, że oczywiście to wszystko wynika z dobrej woli i tej chęci takiej, żeby w Kaliszu działo się jak najlepiej, ale może dobrze byłoby, żeby pani skarbnik po prostu, czy w okresie wakacyjnym, czy powakacyjnym przeprowadziła takie poglądowe spojrzenie, jak się sporządza budżet miasta Kalisza, żeby radni po prostu wiedzieli i na tym etapie już, bo przecież to jest ten okres, kiedy się przygotowuje projekt budżetu, żebyśmy wiedzieli, do czego jako radni później możemy mieć wątpliwości, a co jest, wynika po prostu z przepisów prawa. Szanowni państwo, pani radna Barbara Oliwiecka, ad vocem, proszę. Panie przewodniczący, każde szkolenie to jest bardzo dobry pomysł, natomiast ja chciałam tylko przypomnieć, że na początku kadencji w 2018 roku pani skarbnik, jeszcze wtedy Irena Sawicka, robiła nam takie szkolenie. Nie wiem, czy pan brał w nich udział, ale my tak. I wydaje mi się, że zostaliśmy bardzo dobrze przeszkoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja też brałem udział w takim jakby szkoleniu, ale no, tak się akurat złożyło, że kilka lat wcześniej. No może czasami trzeba byłoby wiedzę sobie rzeczywiście przypomnieć, więc i ja wezmę bardzo chętnie udział w takim szkoleniu, ale też zachęcam państwa, bo no, wydaje mi się, że przynajmniej po głosach, które padły w dzisiejszej dyskusji, że nie do końca ta wiedza została ugruntowana. Szanowni państwo, czeka pani przewodnicząca Kamila Majewska. Proszę bardzo, później pani skarbnik. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie. Ponieważ na rosnące koszty obsługi domyślam się, że mogą wynikać tutaj z tego, że kredyty mamy oparte na zmiennych, niestałych stopach procentowych. Osoby fizyczne, szczególnie przy kredytach hipotecznych, próbują teraz ratować się, zamieniając właśnie te zmienne na stałe stopy procentowe. Jest to co prawda zamrożenie tej sytuacji na 5 lat, ale jest jeszcze, czyli nigdy tak nie wiemy naprawdę, ile przez jaki okres te stopy WIBOR szczególnie tutaj będzie rósł, ale możemy domyśleć się, że on będzie rósł, bo jeśli no, ceny gazu, którymi przedsiębiorcy tak, ogrzewali, no, wzrosły niesamowicie. Jeśli wzrosły ceny węgla, czyli surowce idą w górę. Sam węgiel na jednej tonie z 800 zł na chwilę obecną do 2400 płaciłam. Jeśli rosną ceny nawozów, również z 700 zł do 5-6 tysięcy za tonę w tej chwili, no to nie możemy się spodziewać, że nagle cudownie nam się ta inflacja zatrzyma. No bo to są koszty zawsze przedsiębiorców. I teraz no analitycy tutaj przewidują, że kolejne 2 lata ten WIBOR mimo wszystko będzie rósł. Nie wiadomo, czy jeśli się zatrzyma, czy on będzie spadał, czy będzie dalej się utrzymywał na tej samej pozycji. Ale jest jeszcze taka opcja, nawet jeśli by zaczęło być lepiej, to zawsze można przenieść kredyt do innego banku. I teraz czy miasto ma takie same możliwości, jak właśnie osoby fizyczne, czy państwo rozważaliście taką sytuację, czy przejścia właśnie na te stałe stopy procentowe, żeby ratować tutaj tą sytuację tych wzrostów? Czy takie analizy były prowadzone i czy właśnie miasta, samorządy też na tej samej zasadzie mogą się o taką zmianę ubiegać? Dziękuję bardzo. Pani skarbnik Aneta Ochocka, proszę. Yeah.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że już mamy jakieś informacje i chęć pomocy w zarządzaniu długiem. Tak jak mówię, my to na bieżąco analizujemy i też należałoby wspomnieć, że przy zaciąganiu obligacji my tutaj też przecież mamy bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o oprocentowanie. Zresztą jest cała procedura przetargowa w tym zakresie, ale przeanalizujemy ten pomysł oczywiście pani przewodniczącej. Myślę, że chyba nie będzie takiej możliwości, ale weźmiemy to też i pod uwagę. Bardzo dziękuję za taką ewentualną pomoc i propozycję. Natomiast cała realizacja, szanowni państwo, zarządzania długiem następuje, tak jak już mówiłam, poprzez stały monitoring także wszystkich wskaźników, które są określone w wieloletniej prognozie finansowej. Tam jest to zadłużenie. Macie państwo też te informacje dostępne w wieloletniej prognozie finansowej. Tam znajdują się wszystkie wskaźniki, znajdują się kwoty poszczególnych zaciągniętych kredytów. My je też na bieżąco spłacamy. Zresztą omawiałam już wykonanie budżetu w zakresie spłaty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. W ubiegłym roku zaciągnęliśmy 20 milionów. Zapewne państwo wiecie, że na ten rok już została zatwierdzona kwota 20 milionów złotych i póki co nie zamierzamy zwiększać zadłużenia. Kwota 20 milionów, ale na ten rok też przewidujemy spłatę odsetek. Oczywiście, jeżeli będziecie państwo chcieli pozyskać dodatkowe informacje w tym zakresie, ja na poszczególnych komisjach mogę tutaj przedstawić informacje wynikające z poszczególnych tabelek, wszystkie umowy, które były zaciągnięte we wcześniejszych latach i jak kształtuje się tutaj ta kwestia dotycząca odsetek. Myślę, że tak, co do postanowień Rady Polityki Pieniężnej, no eksperci, to wszystko oparte jest na razie przypuszczeniach, też ma ten wskaźnik WIBOR wzrosnąć prawdopodobnie w najbliższym miesiącu. Ale tak jak mówię, przy współudziale państwa my oczywiście będziemy na te wszystkie zmiany makroekonomiczne reagować. Jeżeli chodzi o finansowanie oświaty, wspomniana kwota 26 milionów wynika z dotacji dla szkół niepublicznych. Ta kwota jest zaplanowana na najbliższej sesji, w przyszłym miesiącu będziemy już zwiększać i zabezpieczać tę kwotę w tym tegorocznym, bieżącym okresie. Ja mogę podać tutaj informacje o kształtowaniu się dochodów w 2021 i 2022 roku i o finansowaniu oświaty. Otóż z wykonania 2021 roku wynikają dochody w kwocie 174,9 miliona złotych. Planowane były na poziomie 180 milionów. Jeżeli chodzi o wydatki, wykonanie za 2021 rok 266 milionów 297 tysięcy. Plan na 2022 rok 257 milionów 389 tysięcy. To dofinansowanie oświaty, ta różnica, subwencja plus dochody własne i dotacje, wydatki, to jest w 2021 roku 91 milionów, w planie na 2022 rok 77 milionów. Do tych 77 milionów, jak dodamy 20 planowane wydatki i potrzeba zwiększenia tych wydatków w tegorocznym budżecie, 26 milionów, wyjdzie nam kwota 103 miliony złotych. To jest o 12 milionów więcej niż wynikało to z wykonania na 2021 rok. My rozmawialiśmy przed okresem świątecznym
ze wszystkimi przedstawicielami jednostek i wydziałów miasta, w tym też z panią naczelnik Wydziału Edukacji. Oczywiście powzięte są też działania mające na celu zmniejszeniu tej kwoty, ale no, musimy tutaj w budżecie miasta, myślę, że przyjmiemy póki co tę kwotę 26 milionów. Jeżeli oczywiście będzie to niższa kwota, to wtedy no, będzie taka możliwość, oby tak się wydarzyło. Ale realna to jest właśnie ta wartość podana przez pana wiceprezydenta. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, cztery głosy wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043, strony 114-150 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście państwo w dniu wczorajszym. Proszę zatem panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w sprawie autopoprawki. Szanowni państwo, autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2043 urealnia wartości budżetowe zgodnie z autopoprawką, którą państwu przedstawiłam do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Znajdują się tutaj te przedsięwzięcia, ale chciałabym wspomnieć o wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pod nazwą Kompleksowe Ubezpieczenie Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej Kalisza Miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Celem jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Okres realizacji to lata 2022-2025, a łączne nakłady 2 062 500 zł. To zadanie wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej w celu zabezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miasta Kalisza, jego jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. To jest to nowe przedsięwzięcie. Oprócz tego znajdują się też te przedsięwzięcia, które zostały omówione przy omawianiu autopoprawki w sprawie zmian uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały Komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Zarówno w sprawie autopoprawki, jak i samej uchwały. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, cztery głosy wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienia.
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym ustawodawca przyznał Radzie Gminy możliwość ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest chęcią okazania wsparcia obywatelom Ukrainy w obliczu nieuzasadnionej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Ulga będzie obowiązywała czasowo. Okres jej trwania uzależniony będzie od występowania sytuacji nadzwyczajnej w Ukrainie spowodowanej działaniami wojennymi. Wprowadzenie ulgi stanowić będzie przejaw realnej i solidarnej pomocy okazanej obywatelom Ukrainy będącym ofiarami agresji wojennej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. O głos poprosiła pani radna Barbara Oliwiecka. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w paragrafie trzecim ustęp drugi dodajemy taki zapis, znaczy powtarza się zapis, że obywatele Ukrainy mają uprawnienia do bezpłatnego przejazdu pod warunkiem, że właśnie okażą paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz wjazd na terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 roku lub w terminie późniejszym. I teraz ja tylko chciałam zwrócić uwagę na taki problem, że nie wszystkie osoby, które wjeżdżały po 24 lutego mają pieczątkę w paszporcie. Ja osobiście zetknęłam się z takim problemem u kilku osób. Nawet interweniowaliśmy w Straży Granicznej i skierowano nas do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie uzyskaliśmy informację, że nie trzeba mieć tej pieczątki. Także są też takie sytuacje, nie wiem, może na granicy w wyniku jakiegoś chaosu nie przystawiono tych pieczątek. Ja tylko zwracam uwagę, żeby w takiej sytuacji może, jeżeli dojdzie do kontroli biletów, żeby uwzględniać na przykład PESEL wydany po tym okresie, w marcu chyba zaczęliśmy wydawać PESELE, prawda? No żeby po prostu te osoby czy kontrolerzy też wiedzieli, że może być taka sytuacja, że nie wszystkie osoby mają po prostu w paszporcie wbity stempel potwierdzający przekroczenie po 24 lutego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, tu może ewentualnie pan radca prawny by się wypowiedział, ale w samej uchwale nie ma akurat, jeżeli chodzi o jakby potwierdzenie poprzez pieczęć. Tak, no wjazd na terytorium, ale to nie jest chyba tożsame, że musi być to, mamy taki paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz wjazd na terytorium Polski. Dokument tożsamości niekoniecznie wiąże, no chyba tutaj chodzi również o to potwierdzenie nadania PESEL. Nie wiem, czy... Tak, tak, ja wiem, tylko że chyba kiedy jest nadany, można panie mecenasie, bo wydaje mi się, tak, że to nie jest kwestia. Szanowni Państwo, ja myślę, że potraktujemy to właśnie jako uwagę, którą będzie rzeczywiście trzeba przekazać tym służbom, kontrolerom, którzy będą to weryfikowali. No to jest tak na pewien czas, jeżeli się okaże, że w praktyce będzie jakiś rzeczywiście kłopot, no to być może rzeczywiście jakąś korektę jeszcze zaproponujemy. Ale na tą chwilę no potraktujemy to jako głos taki, aby wyjść temu naprzeciw i tak to interpretować. Tak to uczynimy. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Wysoka Rado, jak duża część z Państwa wie, bo była na komisjach, miałem problem legislacyjny tylko z datą wsteczną obowiązywania tego uprawnienia. Co do zasady oczywiście przynajmniej nikt od nas nie miał żadnego zastrzeżenia, że to jest właściwy kierunek i właściwe działanie miasta Kalisza, ale budziło moje poważne wątpliwości, czy nie popełniamy deliktu głosowanie dzisiaj czegoś, co ma obowiązywać z mocą od 24 lutego. Po komisjach i tutaj przedstawieniu opinii prawnej przez pana mecenasa wynika, że z treści ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w
paragrafie 5 jest, że przepisy artykułu 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie. Więc ja przyjmuję do wiadomości, że jeżeli coś jest pozytywne, a nie nakłada jakiś obowiązek czy opłatę, można wstecznie ustanowić. Dlatego będę mógł z czystym sumieniem nad tą uchwałą zagłosować, tak jakbym chciał. Pytanie, czy to nie powinno być też w podstawie prawnej uchwały, ale tu się nie czepiam. Jeżeli pan mówi radca, że nie trzeba, to też nie będę chciał. Natomiast chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Proszę państwa, ponieważ w pierwszy piątek marca, to był dzień 4 marca, odbyła się sesja Rady Miasta w Ostrowie Wielkopolskim i tam tamtejszy urząd miasta ogłosił w mediach społecznościowych, że Rada Miasta uchwaliła właśnie bezpłatne przejazdy dla uchodźców wojennych, żeby mogli się organizować w nowym miejscu, żeby mogli załatwiać swoje sprawy bytowe, urzędowe i tak dalej. Pomyślałem sobie, że to świetna inicjatywa i my też jako Rada powinniśmy z tym wystąpić. Natomiast w poniedziałek, zaraz z samego rana 7 marca, dostałem informację, jak wszystkie media, które to powtórzyły, i media społecznościowe naszego Urzędu Miasta Kalisza i naszego Facebooka, że decyzją prezydenta wprowadza się to. Budziło to moje wątpliwości. To też, kiedy dziennikarze pytali się mnie, jak to ten ruch oceniam, powiedziałem, że pozytywnie, tylko kupy mi się to nie trzyma prawnie, bo do tej pory byłem przeświadczony, że to Rada Miasta kompetencją wyłączną jest ustalenie ceny biletów, zniżek oraz zwolnień za te opłaty. Wyszło tak, że po 2 miesiącach musimy to głosować jednak my, bo to jest nasza decyzja, nie prezydenta, z mocą wsteczną. Dzięki opatrzności Bożej możemy z tą mocą wsteczną dzisiaj to przegłosować. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że samorząd to jest poważna sprawa i powinniśmy się zachować odpowiedzialnie, nie mieszać kompetencji, nie wprowadzać swoim biurem promocji mieszkańców, radnych i dziennikarzy w błąd, no bo to jest obniżanie standardów samorządności, a mi zawsze bardzo zależy na tym, żeby te standardy były możliwie jak najwyższe, choć od lat kilku ubolewam, mamy z tym problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Obecne zmiany obowiązującej dotychczas uchwały dotyczą ustanowienia dodatkowych nowych przystanków na ulicy Zachodniej. Wprowadzone zmiany nie wpływają na zasady korzystania z przystanków przez przewoźników prowadzących regularny przewóz osób w zakresie obowiązujących zezwoleń. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Chwileczkę, zaraz, ponieważ system się zawiesił. O, już jest. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości.
Planowane zmiany miejskiej sieci bibliotecznej mają na celu poprawę jej funkcjonalności. Filia numer 4 zlokalizowana jest w bliskiej odległości od dwóch kolejnych filii, filii numer 3 i filii numer 5. A zatem na obszarze Śródmieścia, gdzie od wielu lat obserwowana jest tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, jej dalsze funkcjonowanie może okazać się mniej przydatne niż w innej, znacznie liczniej, niż w innych znacznie liczniej zaludnionych obszarach miasta. Przeniesienie filii numer 4 na osiedle Dobrzec, gdzie funkcjonuje filia numer 16, odnotowująca najwyższe w skali roku liczby wypożyczeń księgozbioru, odciąży wyżej wymienioną placówkę, a jednocześnie umożliwi mieszkańcom wyżej wymienionego rejonu dostęp do znacznie bogatszego księgozbioru. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium kulturalnego prezydenta miasta Kalisza. Ze względu na oczywistą omyłkę pisarską w regulaminie przyznawania stypendium kulturalnego prezydenta miasta Kalisza przejętym uchwałą z marca bieżącego roku należy dokonać zmiany w zapisie paragraf 3, wskazując drugi termin składania wniosków o przyznanie stypendium kulturalnego prezydenta miasta Kalisza na dzień 30 czerwca danego roku. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszenie kandydatów w celu przyznania i wręczenia przez prezydenta miasta Kalisza corocznych nagród dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowych Straży Pożarnych w Kaliszu i członkom kaliskich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Uchwała numer 16, też dzisiaj przyjmowana numer 16, w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. W związku ze złożoną rezygnacją radnego Mirosława Gabrysiaka z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza, zgłoszoną pisemnie w dniu 22 kwietnia 2022 roku, Rada Miasta Kalisza winna podjąć uchwałę o jej przyjęciu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych, jeden wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, punkt 17. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Projekt uchwały związany jest z rezygnacją z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza radnego Mirosława Gabrysiaka. Przed chwilą to głosowaliśmy. Proszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego tejże komisji, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej, wybór przewodniczącego komisji jest dokonywany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a ponadto podczas zarządzonego głosowania radnemu przysługuje tylko jeden głos za
i jeden głos przeciw, co oznacza, że głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę. Proszę zatem o zgłoszenie kandydatur. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak, proszę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. W imieniu klubu radnych stowarzyszeń Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza chciałbym zgłosić kandydaturę radnej Karoliny Sadowskiej na przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Sądzę, że nie muszę tutaj szerzej przedstawiać sylwetki. Pani radnej jest znaną działaczką społeczną od wielu lat, a także radną tej kadencji. Sądzę, że będzie odpowiednią tutaj osobą do reprezentowania jako przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza, a ja ze swojej strony tutaj deklaruję wszelką pomoc merytoryczną ze strony, jeśli chodzi o zdrowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy wyraża pani zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w imieniu klubu radnych Polska 2050 chciałam zgłosić na stanowisko przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej radną Magdalenę Walczak. Radna Magdalena Walczak jest od początku tej kadencji członkinią komisji. Jest też zawodu prawniczką i doskonale i zawodowo, ale też społecznie zajmuje się wieloma problemami związanymi z rodziną, z polityką społeczną i myślę, że byłaby idealną kandydatką na przewodniczącą tej komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy wyraża pani zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś zgłasza jeszcze inne kandydatury? Dobrze. Szanowni państwo, zanim przystąpimy do, oczywiście jest to odpowiednia procedura, zarządzam zatem najpierw głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Najpierw głosujemy nad zamknięciem listy kandydatów. Mamy dwoje kandydatów. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie, nie jest tajne. Szanowni państwo, 20 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Zamykam zatem listę kandydatów. Przypominam państwu, że każdy z radnych w trakcie głosowania ma jeden głos za, jeden głos przeciw, czyli nie można na przykład dwa razy głosować za jednym i za drugim kandydatem, tak? Pomimo tego, że na przykład chcielibyśmy tego. To, żeby było jasne. Każdy ma albo na tak, albo na zielono, albo na czerwono. I tu nie można jakby dwa razy głosować za kimś. Głos wstrzymujący niebrany jest pod uwagę. Szanowni państwo, nie, pomarańczowego też nie ma, panie radny. I może przejdziemy jednak do głosowania, bo zaczynają państwo mieć dziwne pomysły. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami na przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Z osobna. Kto z państwa jest za kandydaturą pani Karoliny Sadowskiej? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za, kto jest przeciw? Rozumiem, że pani radna postanowiła nie brać udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, 12 głosów za, 4 głosy przeciw, 6 radnych jednak stwierdziło, że nie weźmie udziału, jakby nie będą ich głosy liczone. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za kandydaturą pani Magdaleny Walczak? Proszę nacisnąć przycisk. Kto
Kto jest za, kto jest przeciw? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Pan Roman Piotrowski nie bierze udziału w głosowaniu. Szanowni Państwo, mamy 5 głosów za, 5 głosów przeciw. Większość głosów w chwili obecnej, było 13 z tego co pamiętam, 12 przepraszam, było za panią radną Karoliną Sadowską. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, chciałem z tego miejsca złożyć serdeczne gratulacje i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna Karolina Sadowska, Pani Przewodnicząca Komisji, za chwileczkę. Proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu Mirosławowi Gabrysiakowi za jego wkład, za jego otwartość, za jego merytoryczność podczas przecież wieloletniej pracy w tej komisji w roli przewodniczącego. Myślę, że nie ma tutaj osoby na tej sali, która nie doceniłaby wkładu pana przewodniczącego w pracę na rzecz miasta w tym właśnie charakterze. Bardzo dziękuję państwu za zaufanie. A panu przewodniczącemu za deklarację chęci niesienia pomocy. I myślę, że z tej deklaracji bardzo chętnie skorzystam. A państwa proszę o pomoc, wsparcie i wspólną pracę dalszą w komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, poproszę o przegłosowanie uchwały. Oczywiście uchwała zostanie uzupełniona o imię i nazwisko pani radnej Karoliny Sadowskiej i tak zostaje ona przyjęta. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Szanowni Państwo, 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 4 wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej. Petycja została rozpatrzona zgodnie z ustawą o petycjach oraz samorządzie gminnym. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 19. Rozpatrzenie skargi Koła Związku Zawodowego Oświata przy pierwszym liceum ogólnokształcącym na dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Snyka w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 20. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia MultiArt na prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. E
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowni Radni. Komisja rozpatrzyła skargę Stowarzyszenia MultiArt jako zasadną. Ja, będąca członkinią tej komisji, wniosłam zdanie odrębne i chciałam chwilę zabrać głos. Procedura realizacji tego konkursu na prowadzenie domu sąsiedzkiego cała, w całości, była dla mnie przykładem właśnie niebudowania partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi albo niewłaściwego budowania tego partnerstwa. Przepraszam pani radna, bezzasadną, bo pani powiedziała, że zasadną jest... Komisja uznała skargę za bezzasadną, przepraszam, tak, bezzasadną. Ja wniosłam zdanie odrębne, moim zdaniem skarga jest zasadna. I teraz chciałam, korzystając z tej okazji, właśnie chwilę to wyjaśnić. Po pierwsze, żeby organizacje pozarządowe mogły dobrze wykonywać swoją pracę, dobrze działać, no muszą mieć naprawdę taki szacunek i partnerstwo po drugiej stronie. Konkurs po pierwsze został ogłoszony zbyt późno. To generalnie, finalnie skutkowało tym, że dom sąsiedzki był zamknięty przez 2 miesiące. Bardzo ważne miesiące, bo tam były i ferie zimowe, tam w lutym, jak się okazało, też były właśnie sytuacje takie związane z globalną polityką, czyli wybuch wojny i to też spowolniło pewne działania, pewną pomoc, którą dom sąsiedzki zaczął świadczyć trochę później. Ale w trakcie już rozpisania pierwszego konkursu zmieniono zasady, wprowadzono, zmieniono termin i zwiększono wkład własny z 1 do 5%. To jest dużo dla takich organizacji pozarządowych. Kolejna sprawa, pojawiła się ta pomyłka na jednej ze stron miasta. Ta pomyłka na jednej stronie miasta widniała prawidłowo, na stronie rewitalizacji, na stronie miasta pojawiła się zamiast terminu 3 styczeń, 13 styczeń. Ja tutaj zwracałam uwagę, że w takich sytuacjach im mniej przepisywania, tym lepiej. Najlepiej jest po prostu załączać, pisząc o danym konkursie, załączać link do BIP-u, bo tam te informacje są rzetelne i sprawdzone. Oczywiście, że MultiArt, który złożył skargę, wygrał ten konkurs i bardzo dobrze. Skarga nie dotyczy rozstrzygnięcia, dotyczy właśnie jakby tej istoty partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. I tutaj należy wspomnieć o jednej rzeczy, która nie była przedmiotem skargi. A mianowicie unieważnienia oferty z uwagi na pełną pomyłkę pisarską. Na etapie formalnej oceny projektu jedna oferta została odrzucona, dlatego że w tytule dość rozbudowanym konkursu nie znalazła się jakiś chyba jeden wyraz czy dwa wyrazy. I to jest kolejny taki dowód na to, że to partnerstwo powinno inaczej wyglądać, bo mamy w chwili obecnej dostępne generatory wniosków, które no właśnie pozwalają uniknąć organizacjom takich błędów. Ja dzisiaj będę składać interpelację o to, żeby miasto korzystało z takich elektronicznych generatorów wniosków, żeby minimalizować te miejsca, w których można popełnić taki ludzki, czasami nazywany czasem czeski błąd, który potem eliminuje jakiegoś oferenta właśnie z konkursu. Takie narzędzia są. I dlaczego jeszcze uznałam tą skargę zasadną? Uznałam zasadną dlatego, że na mocy ustawy, już mówię, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie przewiduje takiego trybu jak zamknięcie konkursu, a do tego doszło. Ustawa przewiduje rozstrzygnięcie albo unieważnienie konkursu. Natomiast po tym, jak wyszedł błąd ten na stronie miasta i jedna organizacja się poskarżyła, prezydent miasta zamknął konkurs. Taka moja refleksja po tej skardze i po tym całym procesie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ja, Szanowni Państwo, nie jestem członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale czy ja dobrze rozumiem, że skarga została złożona przez stowarzyszenie, które wygrało konkurs, na ten konkurs? Panie Przewodniczący, tak. To, co skarga została złożona przez stowarzyszenie, które wygrało konkurs, natomiast oczywiście nie dotyczy rozstrzygnięcia konkursu, tylko dotyczy pewnych właśnie proceduralnych rzeczy, które zaistniały po drodze, czyli no, w dużej mierze zamknięcia konkursu w pierwszym etapie, czyli w tym pierwszym deadline'ie, gdzie takiej formy jak zamknięcie konkursu nie ma w ustawie. Jest rozstrzygnięcie albo unieważnienie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że skarga została złożona w tym okresie, tu patrzę w kierunku Biura Rewitalizacji, bo ono się chyba zajmuje w okresie pomiędzy rozstrzygnięciem konkursów, tak? Na zasadzie, że zanim został rozstrzygnięty ten drugi konkurs, już wpłynęła skarga? Dobrze. Bo to... Dziękuję bardzo. To o taką informację już dla mnie osobiście bym poprosił, natomiast tu pan prezydent, proszę. Szanowni Państwo, co do skargi zasadności, to nie chciałbym wchodzić w kompetencje oczywiście komisji, ale chyba z racji została bezzasadna, natomiast każdy może swoją prywatną opinię wyrażać. Co do samego konkursu, chciałem powiedzieć, i zapisu, które wynikają z przepisów, to nie była błahostka, tylko zabrakło słowa i rewitalizacji. Czyli w tym przypadku zadanie, czy podmiot, który startował, został odrzucony z przyczyn formalnych, wynika to z przepisów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, ad vocem, proszę. Panie prezydencie, szanowni państwo, ja nie twierdzę, że miasto, odrzucając tą ofertę, w której zabrakło tego słowa klucza i rewitalizacji, popełniło jakiś błąd. Absolutnie nie. Takie są przepisy. Natomiast to, co można zrobić, żeby ułatwiać organizacjom pozarządowym startowanie w konkursach i unikanie takich błędów czeskich, to jest korzystanie z elektronicznych generatorów wniosków, gdzie pewne dane, takie jak właśnie na przykład niezmienny na każdej stronie tytuł projektu, są automatycznie generowane. Kilka jest zawsze w każdym konkursie, w każdym formularzu są takie miejsca, gdzie oferent może popełnić błąd, wpisując je ręcznie. I o to tylko chodzi, żeby korzystać z elektronicznych generatorów wniosków, które mało tego, nawet na koniec pokazują, które kolumny są jeszcze, czy tam miejsca są niezaznaczone, puste, bo takie błędy też mogą eliminować po prostu oferenta. A wiemy dobrze, że wszyscy się bardzo napracowali nad tym, żeby złożyć tą ofertę. Dlatego uważam, że jest czas najwyższy, żeby miasto Kalisz przeszło na elektroniczne generatory wniosków. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę. Szanowni państwo, panie przewodniczący, jedyny wniosek, który się nasuwa po konkursie, którym byłem przewodniczącym, to jest to, że wszyscy doszliśmy do wniosku, że po prostu przeprowadzimy szkolenie dla instytucji, żeby właściwie potrafili napisać wniosek. I tak myślę, że to jest jedna konkluzja. Druga to oczywiście ponawiam mój wniosek do pani skarbnik, żeby takie szkolenie odnośnie dla pani, szczególnie dla pana Darwicha, odnośnie projektowania budżetu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ten wniosek, który wynikał z poprzedniej dyskusji, chciałem powiedzieć, że nie odnosi się tylko do radnych jakby jednego ugrupowania, żeby to też było jasne, żebyśmy nie szli po prostu w tą stronę. Myślę, że wielu radnych chętnie by sobie przypomniało kwestie związane z projektowaniem budżetu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie ma 10 głosów przeciwnych, jeden brak głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni państwo, jest godzina 10:55. Do godziny 11:30 będzie przerwa, ale szanowni państwo, w czasie tej przerwy w sali 36 odbędzie się posiedzenie Komisji Prawa i Komisji Budżetu. Także radni, którzy zasiadają w Komisji Prawa i w Komisji Budżetu, zapraszam od razu do sali 36.
Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc na sali. Szanowni Państwo radni, zaproszeni goście, proszę o zajmowanie miejsc na sali. Wznawiam obrady 52. sesji Rady Miasta Kalisza. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Potwierdzamy obecność. Myślę, że jest nas ponad połowa, także spokojnie możemy obradować. Jeszcze widzę niektórych radnych obecnych na sali, a nie potwierdzone przycisk kworum. Pan radny Grzegorz Chwiałkowski, proszę o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Myślę, że pozostali radni dołączą, przynajmniej jeżeli chodzi o część, dołączy w trakcie obrad. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przechodzimy teraz do dość długiego bloku ogłoszeń w sprawie statutów osiedli miasta Kalisza. Punkt 6. Ogłoszenia. Uchwała nr 9/168/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Asnyka. Ustawa z dnia 4 marca 2011 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych, znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Organem właściwym do wydania aktu normatywnego jest Rada Miasta Kalisza, więc tylko ona ma obowiązek ogłoszenia tekstów jednolitych stanowiących przez samorząd aktów prawa miejscowego, jakim są uchwały w sprawie nadania statutów poszczególnym osiedlom. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym momencie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Tak, tak. Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwała nr 7/106/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Chmielnik. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Sławomir Lasiecki. Głosowanie jakby z boku nacisnąć. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7/107/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Dobro. Czy ktoś z Państwa a przepraszam, czaszki jeszcze wcześniej, kartki mi się skleiły. Uchwała nr 7/101/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Czaszki. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Przepraszam. Uchwała nr 7 przez 107 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Dobro. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwała nr 8 przez 143 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Dobrzec P. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwała nr 9 przez 170 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Dobrzec W. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 9 przez 169 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Kaliniec. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7 przez 105 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Korczak. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwała nr 7 przez 113 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Majków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7 przez 104 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Ogrody. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7 przez 102 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Piskorzewie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7 przez 112 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Piwonice. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Raczej nie. Proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7 przez 114 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Rajsków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7 przez 103 przez 2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Rogatka. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku.
20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7/109/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Rypinek. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 9/180/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Serbinów. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7/108/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Szczypiorno. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7/99/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Śródmieście 1. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7/100/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Śródmieście 2. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7/98/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Tyniec. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 11/179/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Widok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7/111/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Winiary. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Uchwały nr 7/110/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu osiedlu Zagorzynek. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7. Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. Z oceną zapoznały się komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie oceny. Punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 9. Interpelacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, chciałbym wrócić do
tematu, który już na początku czy w połowie kadencji poruszałem, ale został on zbyty. Natomiast w mojej ocenie musimy przystąpić na początku do prac na przykład projektowych, ale musimy przystąpić do budowy drugiej nitki ulic Podmiejska, Stańczukowskiego i Piłsudskiego. Tam codziennie następuje bardzo duży paraliż komunikacyjny i to nie jest prawdą, że tam jest tylko ruch tranzytowy, jak kiedyś za 5 czy 10 lat będzie obwodnica miasta Kalisza, to on ustąpi, ponieważ tam w zdecydowanej przewadze, to są auta osobowe mieszkańców miasta, ale także mieszkańców okolicznych miejscowości. To jest bardzo ważne, newralgicznie komunikacyjne miejsce. Wiem, że przy budowie i projektowaniu pierwszej nitki ulicy Stańczukowskiego, Piłsudskiego, ale także wzdłuż ulicy Podmiejskiej są zostawione historycznie odpowiednie rezerwy gruntowe, żeby tą nitkę tam poprowadzić. Uporządkowalibyśmy przy okazji taką sytuację, że na odcinku od ronda Westerplatte do ronda Solidarności mamy trzy rodzaje rond i one są kompletnie w tym układzie dysfunkcyjne, ponieważ chociażby rondo dobrzeckie dwupasmowe nie działa, kiedy jest wszędzie indziej po jednej nitce ruchu drogowego, więc ono w żaden sposób tam ruchu nie udrażnia, a jest bardzo ważne. Dlatego apeluję o to, żeby jeszcze w tym roku zaprojektować i dążyć do budowy drugich nitek ulic Podmiejskiej, Stańczukowskiego i Piłsudskiego. To jest pierwsza. A druga interpelacja dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Kaliszu PWiK spółka ZO. Ja wiem, że pod koniec poprzedniej dekady był tam zatrudniony specjalista do spraw restrukturyzacji spółki. Nie wiem, czy on dalej pracuje, jakie są jego efekty pracy. Mnie to bardzo interesuje. Natomiast pytanie też brzmi, czy oprócz takiego interwencyjnego podniesienia cen opłat za wodę i ścieki, czy spółka także wprowadziła jakieś działania restrukturyzacyjne obniżające koszty po to, żeby tą stratę roczną w jakiś sposób zminimalizować, na ile się oczywiście da, a tym samym też ograniczyć skalę podwyżek opłat za wodę i ścieki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński, proszę. Szanowni Państwo, dwie interpelacje, które myślę, że w taki sposób uporządkują pewne ostatnie informacje, które się ukazały. Pierwsza z nich dotyczy wiele razy poruszonego tematu cmentarzyska, czy tam cmentarza dla zwierząt. W ubiegłym roku koleżanka radna, pani Kamila Majewska, złożyła w tej sprawie do pana prezydenta interpelację. Tutaj treść. Zwracam się z prośbą o utworzenie cmentarza dla zwierząt w Kaliszu. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź była taka, że miasto nie przewiduje budowy, nie jest zainteresowane i tak dalej. Dwa lata temu w kwietniu radna Barbara Oliwiecka złożyła taką samą interpelację. Ta już była obszerna, uzasadniała potrzebę takiego miejsca. Odpowiedź była również obszerna, ale w konsekwencji sprowadzała się do tego, że miasto nie jest zainteresowane i w najbliższych latach nie przewiduje podjęcia takiej decyzji o budowie. Można by powiedzieć, że sprawa jest jasna. Natomiast dwa tygodnie temu na oficjalnym profilu prezydenta miasta Kalisza, no, który traktuje jako oficjalny komunikator ze społeczeństwem, w jednym z postów, gdzie prezydent otwierał chyba
teraz nie pamiętam, ale myślę, że to było jakiś plac zabaw. Jedna z mieszkanek dziękowała panu prezydentowi, chwaliła go za inwestycje i w sposób taki też przekonywujący i uzasadniony poprosiła go, że jak tyle się dzieje, żeby jednak też pochylił się właśnie nad tym tematem cmentarzyska dla zwierząt. I teraz na tej samej, pod tym samym postem oficjalna odpowiedź miasta była taka, no, że generalnie, mogę tutaj cytować, radni nie przewidzieli środków na taką inwestycję. No więc powiem tak, no, trochę to jest nie tak. Musimy sobie zadać pytanie, czy faktycznie chcemy tego, albo czy prezydent, albo czy urząd miasta chce tego, czy też nie chce. Bo jeśli nie chce, no to nie ma tematu. Natomiast jeśli chce, no to niech nie obwinia radnych za to, że nie podjęli takiej uchwały i nie zabezpieczyli środków, bo to prezydent musi najpierw wystąpić z taką inicjatywą. No więc pytanie zasadnicze, czy chcemy tego, czy nie? Jeśli nie, no to w zasadzie nie ma dyskusji, a jeśli chcemy, no to prosiłbym, żeby tym razem, tak myślę do 3 razy sztuka, żeby się nad tym tak naprawdę pochylić. Powiem tylko, jaki jest w tej chwili stan prawny, jaka jest sytuacja. Prawo polskie w tej chwili przewiduje, albo inaczej, zabrania w jakikolwiek sposób chowania, grzebania, to się tak nazywa, zwierząt swoich właścicielskich domowych na swoich posesjach i w różnych innych dostępnych miejscach. Jest to pod rygorem kary 5000 zł. I co z tego wynika? No, wynika z tego, że mamy dość poważny problem, bo skoro nie możemy tego zrobić na własnej posesji, bo grozi nam kara, a jak myślę, to nie jest tak, że ktoś, kto ma swojego pupila i z nim się musi pożegnać, to weźmie go, nie wiem, i wyrzuci do kosza, bo tak jest traktowany ten pupil jako odpad niebezpieczny, tylko szuka dla niego jakiegoś innego miejsca. Trzeba też nie mylić, bo pojawiają się takie informacje, że miasto Kalisz ma podpisaną umowę z OSP Sulisławice na utylizację zwierząt. Tak, ma podpisaną, ale tylko na utylizację zwierząt wypadkowych, natomiast nie na właścicielskich. Czyli obowiązkiem każdego mieszkańca jest zutylizować na własną rękę, na własny koszt, a to niestety kosztuje, swojego pupila, który jest odpadem niebezpiecznym. No i mamy właśnie oto taką sytuację, że albo chcemy coś w tym kierunku zrobić i faktycznie, ja nie mówię, że to jest sprawa przesądzona, tak? No ale pochylić się nad tym tematem albo nie chcemy. Oczywiście nie z przypadku jest tak, że miejsce takie jest miejscem szczególnym i wymaga pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii, nadzoru inspektora środowiska i tak dalej. No właśnie dlatego, że jest to miejsce szczególne, jest to miejsce niebezpieczne, no bo w pewien sposób, nazwę to odpady niebezpieczne, stanowią swego rodzaju zagrożenie dla cieków wodnych i w ogóle dla całej tam biosfery. No ale w zaistniałej sytuacji uważam, że dużo lepiej by było, gdybyśmy wskazali takie miejsce i jednak je zabezpieczyli, niż tak naprawdę formalnie przyzwalali na to, że i tak każdy w własnym zakresie robi to, gdzie może, bo jest to po prostu sytuacja taka, że mamy te zagrożenia tak naprawdę niekontrolowane. Oczywiście tu było wiele różnych takich spekulacji, gdzie to zrobić, jak to zrobić. Ja w tej interpelacji wskazuję miejsce. Gdzie to zrobić? No jak to? Nie jest to jakaś wielka filozofia. Oczywiście musi być to wyznaczone, wydzielone, ogrodzone, ale znalazłem zasoby miasta, że grunt jest własnością miasta, czyli nie będzie generował jakichś specjalnych kosztów. Ja tylko będę prosił o takie pochylenie się nad tym, i faktycznie o odpowiedź, czy rzeczywiście chcemy to zrobić, czy prezydent jest tym zainteresowany, czy uzyskanie pozwolenia wszelkich środowiskowych nastręcza jakieś problemy, czy też nie. To tyle w tej jednej sprawie. Druga sprawa, znów taka porządkująca sytuację. Dużo się mówi o takiej inwestycji przed budowę szlaku bursztynowego. Są tam, to jest taki temat rzeka, który trwa faktycznie dość długo.
Tam jest spór o ekrany, mieszkańcy ulicy Moniuszki, Zbożowej spotykają się, piszą pisma i tak dalej. Z uwagi na to, że to też jest jakiś tam mój okręg, na prośbę mieszkańców chciałem zadać takie pytanie, ponieważ mieszkańcy złożyli pismo do pana prezydenta w dniu 30 grudnia 2021 roku z taką prośbą, czy mogą wziąć udział jak gdyby w konsultacjach projektowych i tak dalej. Nie wchodząc w szczegóły, 8 marca otrzymali odpowiedź, 8 marca otrzymali odpowiedź, że tak, że generalnie jak prace projektowe będą na takim odpowiednim, że tak powiem, w odpowiednim momencie, będą te konsultacje, będą się mogli wypowiedzieć. Ucieszyli się, no, że faktycznie będą mieli na to jakiś wpływ. Ale 21 marca w odpowiedzi na interpelację radnego Dariusza Grudzińskiego została przekazana, że tak powiem, informacja zupełnie odwrotna, że nie będzie takich konsultacji, że nie potrzeba, że jak się okaże po wybudowaniu, że będzie problem, to będziemy coś robić i tak dalej. Mieszkańcy są zdezorientowani, tak? Jak ostatecznie jest. W związku z powyższym no, zwracam się do prezydenta, do miasta o taką konkretną informację, tak? Na jakim etapie są te prace i czy faktycznie przewiduje konsultacje dodatkowe z mieszkańcami, czy też nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja za chwileczkę udzielę głosu pani przewodniczącej Kamili Majewskiej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówił pan radny przed chwilą. A propos kwestii związanej z tłumaczeniem pewnych działań, tym, że radni nie podjęli decyzji w jakiejś sprawie. Bardzo często na sesjach Rady Miasta Kalisza, czy też na komisjach Rady Miasta Kalisza, pan prezydent, tudzież służby pana prezydenta mówią o tym, że wydatki związane z budżetem miasta Kalisza, inicjatywa związana z tymi wnioskami należy do pana prezydenta. My to akceptujemy oczywiście, ale też pragnęlibyśmy rzeczywiście, na co zwrócił uwagę pan radny, żeby była brana za to odpowiedzialność, a nie było przekazywane na zasadzie takiej, że my nie podjęliśmy decyzji w jakiejś sprawie. No oczywiście nie podjęliśmy decyzji w jakiejś sprawie, ponieważ nie była ona nam przedstawiona. Żebyśmy też o tym pamiętali i prosiłbym tutaj o wyczulenie mimo wszystko służb pana prezydenta, żebyśmy nie przed społeczeństwem też jako Rada Miasta Kalisza nie funkcjonowali na zasadzie takiej, że to co dobre to działania pana prezydenta, bo one oczywiście są i ja to bardzo mocno doceniam, ale też nie możemy robić na zasadzie takiej, że to co się społeczeństwu nie podoba to jest wina Rady Miasta Kalisza, bo tu nie będzie na to mojej zgody jako przewodniczącego Rady. Pani przewodnicząca Kamila Majewska, proszę. Ja dziękuję panu radnemu za tę interpelację, ponieważ jest to, jak pan zauważył, kolejna interpelacja w tym względzie. Chciałam w takim razie zaproponować, byście państwo przewodniczący komisji, może komisji środowiska, pani radna Karolina Sadowska, może komisji prawa, może również komisji rozwoju wpisali temat właśnie cmentarza dla zwierząt w plan pracy komisji, byśmy poznali w tym względzie zdanie również innych radnych, zastanowili się, czy chcemy jako miasto, czy nie chcemy i może da to jakiś taki zaczątek ku temu, żeby wpisać właśnie to zadanie no, w przyszłoroczne budżety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Marcin Małecki, proszę. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni państwo, przepraszam za głos. Za oknami już widać, że rozpoczął się sezon wiosenno-letni i w związku z tym coraz więcej spacerowiczów, coraz więcej mieszkańców Kalisza i turystów korzystających między innymi z naszych parków. Panie przewodniczący, mogę mówić? Tak, bo tu widzę, że dziękuję państwo bardzo. Wiceprzewodniczący się rozgadali troszeczkę. Tymczasem mam wrażenie, rozwijając między innymi atrakcje w Parku Przyjaźni, słusznie zresztą, zapominamy o jednym z najstarszych parków w naszym mieście, czyli naszym parku, w najstarszych parków w Polsce, czyli naszym parku miejskim. Ja mam takie obserwacje i też sygnały. Są tam takie drobne rzeczy do poprawienia, ale zagrażające
naprawdę bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu spacerowiczów, również przede wszystkim dzieci. Trzy takie miejsca, ja w mojej interpelacji dołączę zdjęcia tych miejsc, ale tylko w skrócie powiem, o co chodzi. Jest niezabezpieczona zupełnie skrzynka energetyczna, prawdopodobnie obsługująca przy jednym ze stawów fontannę. To już jest ileś miesięcy, mówię, teraz się zaczął okres, że tam dzieci naprawdę przechodzą, bo to jest przy tych figurkach żabek, tam tych dzieci się mnóstwo kręci, a ta skrzynka jest zupełnie zabezpieczona, niezabezpieczona w zasadzie z kablami na wierzchu. Druga sprawa, temat w tej chwili też niezabezpieczony, okolice byłego domku parkowego, w zasadzie cały tył, ten teren, gdzie są deski, no 10-centymetrowe wręcz gwoździe są na wierzchu, także tam sporo osób chodzi, to jest, jeżeli były jakieś taśmy, to już ich nie ma, teren zupełnie niezabezpieczony, tam też mnóstwo dzieci się kręci. I trzecia rzecz, plac zabaw w okolicach teatru i KTW Park, tam był płot, ten płot też jest zdewastowany i w zasadzie no, nie pełni swoich funkcji. Także moja prośba o tym, żeby rozbudowując pewne rzeczy słusznie, nie zapominajmy o rzeczach, które już mamy, zwłaszcza, że są to rzeczy i historycznie bardzo, bardzo ważne dla Kalisza. No i jest to jednak dalej najważniejszy, najpiękniejszy park w Kaliszu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 10. Zapytania radnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Zapytania radnych. Pan radny Grzegorz Chwiałkowski, zapraszam serdecznie. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Więc mnie bulwersuje taka sprawa na ulicy Poznańskiej pod numerem, na tym budynku już numeru nie ma, ale obok Groszek jest 42, więc numer 44, ten obiekt stoi. Jak już kilkanaście lat temu była dyskusja, że tam miał być przeniesiony sanepid, no więc sanepid jest nieprzeniesiony i ten budynek uważam, że jest w pewnym sensie budynek może taki niewartościowy, ale ten plac, gdzie ten budynek stoi, jest infrastruktura, tam wszystko jest zrobione i na pewno jakieś pieniądze by miasto dostało za to. Jeśli to jest na pewno miasta, prosiłbym to zgłosić na przetarg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby w punkcie zapytania? Przypominam, że zarówno interpelacje, jak i zapytania prosiłbym o to, żeby przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Kancelarii Rady Miasta. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z treścią artykułu 93, ustęp 1, punkt 4, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tekst jednolity z 5 lutego 2021 roku, pozycja 289 w Dzienniku Ustaw o treści, cytuję, zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej zawiadomieniem, składa niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Koniec cytatu. W związku z powyższym przepisem, mając powziętą informację z treści protokołu Najwyższej Izby Kontroli o nieuprawnionym podzieleniu zamówienia publicznego przy wyposażaniu gabinetu prezydenta skutkującym pominięciem zastosowania procedury przetargowej, jesteśmy jako Rada Miasta Kalisza, czyli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tej sprawy właściwemu
rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych. Wypełniając obowiązek prawny organu stanowiącego, przygotowaliśmy projekt zawiadomienia i składamy go do protokołu sesji Rady Miasta do wykonania przewodniczącemu. Rada Miasta Kalisza, reprezentowana przez przewodniczącego, rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, ulica Zielona 8, 61851 Poznań. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Niniejszym zawiadamia się o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez prezydenta miasta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego, w związku z realizacją remontów w sali recepcyjnej i gabinecie prezydenta wraz z zakupem wyposażenia w latach 2020-2021. Uzasadnienie. W wystąpieniu pokontrolnym zmienionym zgodnie z treścią uchwały numer KPK, KPO, numer właściwy, komisji rozstrzygającej z dnia 18 marca 2022 roku dotyczącym realizacji przez Urząd Miasta Kalisza zadań związanych z remontem wybranych pomieszczeń oraz ich wyposażeniem, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła szereg nieprawidłowości. W trakcie udzielenia zamówień na dostawę wyposażenia do gabinetu prezydenta i do sali recepcyjnej Kalisza w ocenie NIK zaistniały okoliczności wskazujące na doprowadzenie do nieuprawnionego, to jest niezgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, podziału zamówienia na zakup mebli, co w konsekwencji spowodowało udzielenie dwóch zamówień na łączną kwotę 144 748,01 zł brutto z pominięciem wyżej wymienionej ustawy i stanowiło naruszenie artykułu 5b punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczyło to zamówień umów UA 149 WAG przez 220 na kwotę 73 800 zł brutto i UA 150 WAG 2020 na kwotę 70 948 zł i 86 groszy brutto. Zdaniem NIK zakup mebli w ramach tych zamówień powinien być realizowany w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiot stanowiłaby zarówno dostawa wraz z montażem mebli na salę recepcyjną Kalskiego Ratusza, jak i dostawa i montaż wyposażenia gabinetu prezydenta z uwzględnieniem ewentualnej możliwości złożenia ofert częściowych. Wbrew tłumaczeniom pracowników Urzędu Miasta Kalisza, zdaniem NIK zostały spełnione kryteria tożsamości cenowej, przedmiotowej i podmiotowej badanych zamówień, co pozwala przyjąć, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem, a nie z zamówieniami odrębnymi. Niedopuszczalnym w świetle artykułu 32 ustęp 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podziałem zamówienia na części jest traktowanie jako odrębnych dwóch zamówień dotyczących tego samego przedmiotu zamówienia, jeżeli o obydwu zamawiający dysponuje wiedzą w chwili przygotowania postępowaniu w celu udzielenia któregokolwiek z nich. W ocenie NIK zamawiający nie wykazał, aby istniała obiektywna niemożność realizacji całości dostawy w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem instytucji ofert częściowych. Powyższe działanie było niezgodne z dyspozycją artykułu 44 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych i jako takie nie sprzyjało racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych. W związku z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli zachodzi konieczność sprawdzenia, czy nie doszło do naruszenia artykułu 17 ustęp 1 punkt 5b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to jest naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na niezgodnym z przepisami o zamówieniach publicznych dzieleniu zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy. To jest, proszę Państwa, nasz prawny obowiązek, ale to jest chyba też racja stanu naszego miasta oraz procedur, które tutaj w ratuszu powinny funkcjonować. Bo być może ponieśliśmy też jako społeczeństwo sporą stratę. Bo być może, gdyby tryb przetargowy był zastosowany, to może stół nie kosztowałby 15,5 tysiąca złotego, tylko może 7,5
lustro w ramie drewnianej może nie kosztowałoby 4300, tylko może 2150. Witrynka, regał może by nie kosztowała 28 tysięcy, tylko może by się zmieściła w 10 tysiącach złotych. A sofa nie kosztowałaby 10 195 zł, tylko może by można ją było zamówić za 4 tysiące zł. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Oczywiście po weryfikacji przez służby prawne, jeżeli będzie taka okoliczność, nie będzie problemu ze złożeniem takiego doniesienia. Ja tylko się obawiam, może... Tak, panu prezydentowi udzielę głosu. Rozumiem, że pan radny przesłał to do Kancelarii Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Ja obawiam się, żebyśmy po prostu, jest takie słowo, które zostało wybrane w tym roku młodzieżowym słowem roku, ono się nazywa 60. Ono po części gdzieś nie chciałbym, żeby po prostu do Rady Miasta Kalisza przylgnęło, zwłaszcza, że chyba też poszczególne części raportu Najwyższej Izby Kontroli też nie wnosiły zastrzeżeń co do kwestii związanych z kosztami, ale to od razu mówię, jeżeli ktoś się zapoznał z tym. Tu pan prezydent może odpowie. Dobrze. Szanowni państwo, panie prezydencie, panie przewodniczący, może w tej kolejności, szanowni państwo. Padły słowa być może. To ja zacznę od tyłu. Być może, gdyby te szable z Warszawy i z Poznania i z Łodzi nie przyjechały, to może by pan wygrał wybory prezydenckie. I to być może. Natomiast co do zasadności, szanowny panie radny, zgodnie z konstytucją Najwyższa Izba Kontroli dokonuje kontroli organów państwowych, jednostek samorządowych, terytorialnych. W tym przypadku kontroluje rzetelność, gospodarność i celowość. Nie dopatrzyła się Najwyższa Izba Kontroli rażących błędów w tym postępowaniu. Jeżeli by się dopatrzyła, to ustawowo powinna to zgłosić do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, czego nie zrobiła. A pana intencje są dla wszystkich jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu... Przepraszam, pan radny Dariusz Grodziński, ad vocem, proszę. Pan radny jednak zrezygnował z głosu. Przechodzimy do punktu 12, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. I przechodzimy do punktu 13, zamknięcie obrad. Ale zanim zamkniemy obrady, przypominam państwu radnym, że 30 kwietnia mija obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021. Proszę ciszej. Szanowni państwo, stan na 31 grudnia... Ponieważ te oświadczenia powinny zostać złożone w Kancelarii Rady Miasta Kalisza do 29 kwietnia w godzinach pracy. Także ci z państwa radnych, którzy nie złożyli jeszcze, prosiłbym, żeby złożyli. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 52 sesji. Następna, 53, odbędzie się 26 maja 2022 roku o godzinie 9.